ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła serce mściwa rozpacz. Pili samogon, jedli nędzę, tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowy. Marusia matką, grą poetą, posiwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich Elektra, nie pochowała Antygona. I będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym boże, kiedy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryzi piórką i gładzić ich zmierzbioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten trąb wilczy. Nad kamienicy, co szumną wodę, niesie w Dunajca wezbrany gniew. Od wielkich buków, od wiecznych jodeł, rozwija sztandar żołnierski śpiew. Pod kosle wieszy i miodny osiek, naleśne ścieżki w niepewny byt. Najlepsi chłopcy, wybrani nasi, o własnym żołdzie na własny bik. Gdy nikczemnicy Polskę oddali, pod władzę wschodnich czerwonych ork, myśmy o wolność biście powstali, na piersi Węgra w przypasie ork. Dowódca emir Stanisław Pióro, syn popardowej beskidzkich dróg. Bawy w oddziale jaśniały górą, honor ojczyzna nad nią Bóg. Między pisaną palą turbacz czuwał nad każdym żołnierskim dniem. Ksiądz jezuita Władysław Gurgacz, ojciec kapela pseudonim se. Wobec tych, którzy tutaj
przeżywali swoją walkę o niepodległość, którzy tutaj składali ofiarę ze swego życia. Wspomniałem przede wszystkim męczeńską śmierć. Na początku mszy świętej stańmy przed Bogiem pełni pokory i skruchy. Prośmy o łaskę pojednania na świecie, w naszym narodzie. Prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się, Wszechmogący Boże, Macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem pięknym zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, te dwa słowa streszczają, kim jesteśmy. I te dwa słowa nam mówią, kim powinniśmy być w tym zgromadzeniu, w tej ojczyźnie, w tym kościele, w tym świecie. Najpierw pragnę przypomnieć słowa, które wypowiedział ksiądz Władysław Gurgacz jako osądzony i skazany na śmierć. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, co myślą miliony Polaków. Ci młodzi ludzie, których sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywać, ale obrońcy ojczyzny. Na śmierć pójdę chętnie. Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelana zrodzi tysiące obrońców ojczyzny. I wam obróci się na zgubę. I zakończył słowami psalmu
Osądź mnie, Boże. Rozstrzygnij moją sprawę. Z jakim wzruszeniem, przejęciem, wdzięcznością, podziwem czytamy, słyszymy te słowa. Jest znakiem miłosiernego Boga i to, że wyrok wykonano w święto podwyższenia krzyża w 1949 roku. Było to wieczór Wigilii Matki Bożej Bolesnej. Jako kleryk jezuicki oddał się Maryi w niewolę, nawiązując do świętego Ludwika Grinu de Montfort, tymi słowami, że święty ojciec Maksymilian Korbe tym oddaniem żył prymas tysiąclecia i święty Jan Paweł II. Wspominamy święcenia księdza Władysława, jego chorobę i poważną operację i krótkie, ale gorliwe, heroiczne kapłaństwo. Wiemy, że nosił w sobie pewne napięcie pomiędzy tym, że jest zakonnikiem, że powinien być posłuszny swoim władzom zakonnym, a równocześnie między tym, co czuł, co mówił, ja tych chłopców nie zostawię. Z Matką Najświętszą na kolanach rozstrzygał te napięcia, aby spełnić Bożą wolę. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości trwamy jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Królową Polski, ze świętymi. A dziś gromadzi nas pamięć żołnierzy niezłomnych z kapelanem Żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, księdzem Władysławem Bogaczem. Przedstawimy miłosiernemu Bogu nasze prośby. Życie i zmartwychwstanie nasze, polecamy Cię wszystkich zmarłych, ofiary totalitaryzmu i wszystkich, którzy zginęli w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na frontach wojennych i na nieludzkiej ziemi w Katyniu i Smoleńsku. Wszystkich, którzy byli ścigani i zabijani w systemie sowieckim, żołnierzy niezłomnych, księdza kapelana, Żandarmerii Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej Gurgacza, straconego z wyroku sądu stalinowskiego w więzieniu na Monteluki, aby ofiara ich życia była wyrzutem sumienia i okazją do nawrócenia dla ludzi zaprzedanych jeszcze systemowi sowieckiemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj próśby modlącego się Kościoła i za przykładem Twoich świętych, błogosławionych i bohaterów narodowych prowadź nas drogą wiary i miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i
ziemi Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
to, że Ty pokrzepiłeś swój Kościół Najświętszym Sakramentem, napełnij radością na święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i utrzęką zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bogu niech będą dzięki za to nasze święte zgromadzenie, za tę mszę świętą. Mógł zapłać Wam wszystkim obecnym, wszystkim, a szczególnie organizatorom, tym, którzy na różny sposób się trudzili, żeby setną rocznicę niepodległości po raz 20 trwała ta modlitwa wdzięczności, modlitwa o miłosierdzie, modlitwa pojednania, modlitwa prośby intencji teraźniejszości i przyszłości ojczyzny. Osądź mnie, Pan. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże dla nas, dla naszych bliskich, prośbę o błogosławieństwo Boże dla naszej ojczyzny i wszystkich rodaków rozsianych na całym świecie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Umorzenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Lat temu powiedział Pan, czybyś odprawił mszę świętą na hali Łabowskiej? Powiedziałem, oczywiście. Dzisiaj, po 20 latach, medytuję, że polecenie wykonałem. 20 razy tutaj modliliśmy się na hali Łabowskiej. Przyjaciele, kombatanci, żołnierze, dziękuję Wam za to wszystko, co tu się działo. Za katechezę narodową, patriotyczną przez 20 lat. Boże,
dziękuję Ci. Wiem, że spoza tych chmur spogląda ojciec Władysław i cieszy się, że idziemy jego śladami. Niech Bóg będzie uwielbiony w ojcu Władysławie i jego żołnierzach. Panie ministrze, a pan nie odmówi na jedno słowo. Bo ludzie czekają. Ja skończyłem. Księży biskupie, przewielebne duchowieństwo, bliscy krewni i towarzysze broni ojca Gurgacza, panie i panowie oficerowie, duchowie, wszyscy ci, którzy się zgromadziliście tutaj w rocznicę mordu na wielkich polskich patriotach i w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, te dwie daty dzisiaj się z sobą zbiegają. Ale też szczególne słowa pozdrowienia chcę skierować do państwa parchów i księdza kanonika Michalaka, którzy rozpoczęli organizowanie tych mszy świętych przed 20 laty i sprawili, że dzisiaj możemy powiedzieć, że pamięć o ojcu Gurgaczu, pamięć o żandarmerii polskiej, pamięć o polskiej powstańczej armii niepodległościowej jest częścią polskiej tradycji niepodległościowej, jest jednym z jej fundamentów. Bo czymże byśmy byli dzisiaj, gdybyśmy nie pamiętali o żołnierzach niezłomnych? Czymże byśmy byli dzisiaj, gdybyśmy nie pamiętali o tej części Wojska Polskiego, które nigdy nie złożyło broni? Oni nie dawali świadectwa tylko. Oni nie szli wyłącznie złożyć ofiarę. Oni walczyli z pewnością, że zwyciężą. Oni walczyli z pewnością, że stoją za nimi nie tylko miliony Polaków, jak to mówił ojciec Gurgacz w ostatnich swoich słowach, ale że stoi za nimi wielka polska tradycja katolicka, niepodległościowa i patriotyczna, że są wyrazicielem woli narodu polskiego. To nie były dziesiątki ludzi, to nie były setki ludzi, to były dziesiątki i setki tysięcy, którzy walczyli aż do lat 60. z bronią w ręku, a następnie przekazali tę tradycję, ten obowiązek polskim robotnikom. I tak Polacy wywalczyli niepodległość, bo była ona zakorzeniona w determinacji walki o wolność. Musimy o tym pamiętać dzisiaj i musimy pamiętać także o tym, gdy przypominamy sobie ostatnie słowa ojca Gurgacza, gdy przypominamy sobie słowa ostatnich bohaterów wtedy poległych o wielkiej ofierze. Cześć i chwała bohaterom! To zaszczyt wielki z ojcem ten tydzień z panem móc otrzymać tę statuetkę wielkiego polskiego medycyny. Dziękuję.
Rzeczypospolitej, mieszkańcy Sądecczyzny, Małopolski i Podkarpacia, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu poległych, aby z okazji 19. rocznicy mszy świętej w intencji księdza kapelana Władysława Kurgacza i poległych żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej przywołać wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Poddamy głowę, oddając cześć rodakom, dla których Polska była w ostatniej chwili życia pozostała najwyższą wartością. Wzywam niezłomnych patriotów, żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz podziemnego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę z narzuconym Polsce systemem komunistycznym. Wzywam wszystkich żołnierzy konspiracji niepodległościowej, spoczywających na cmentarzach naszej ziemi małopolskiej i podkarpackiej, tych, których miejsca pochówku pozostają nieznane. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!
Państwu za obecność i świadectwo patriotyzmu i wiary. Cześć i chwała bohaterom.